Cześć, Aleksandra Wtorczak dla portalu RealNews.pl, a ze mną I'm Vero, hej. Cześć. Vero, już niedługo twoja walka na na Elite Fighters. Jak się przygotowujesz? No w sumie przygotowania się już skończyły, teraz prosto do celu. Odbieram pas, żegnam się i dziękuję, do widzenia. No, treningi były mocne, ale wytrzymałam. A powiedz, bo jak oglądałam waszą konferencję na Elite Fighters, to troszeczkę zgrzytów tam było między twoją przeciwniczką a tobą. Ona też dostała troszeczkę dużo hejtu potem, z tego co widziałam na YouTubie, po komentarzach. Jak ty podchodzisz do niej? Czy wy macie taki realny konflikt, czy to jest takie... Nie było realnego konfliktu, naprawdę nie było, nie wiedziałam w ogóle, kim ona jest, ale jak widać, konflikt się wynalazł, dziewczyna ma ewidentny ze mną jakiś problem, czy to do wyglądu, czy to do jakichś tam moich błędów, no ja jej brudów na świat internetu nie będę wyciągać, bo no, po prostu tego nie będę robić. Co do szczekania, no dużo o mnie gadała, bo o ciekawych ludziach się rozmawia. No i w sumie, co to dużo więcej mówić. A powiedz, jeżeli chodzi właśnie o Elite Fighters, twoja walka, którą będzie z kolei? Bardzo dobre pytanie, nie mam pojęcia. Już pytam o to, bo zawsze te ostatnie są takie, jak się długo czeka, to mam wrażenie, że wtedy dla zawodnika jest to najtrudniejsze. Też myślisz, że tak może być? Wiesz co, sugerując po tym, że walczę jednak o ten pas, no to sądzę, że będę gdzieś tam na końcu. Postaram się nie skupiać na tym, kiedy wychodzę. No nie wiem, no kurde, ciężko powiedzieć, nie będę się stresować, na pewno będę się stresować, ale będę próbowała patrzeć na siebie z boku i tak haha, wiedziałam, że będziesz się stresować, odpuść sobie i tak wygrasz, wiesz, jakby no spróbuję się jakoś... Psychicznie, mentalnie. Tak, żeby jednak mnie to za bardzo nie przytłoczyło. Słuchaj, to trzymam za ciebie kciuki i zobaczymy się w sobotę. Jej, do zobaczenia. Dzięki bardzo.